problemach technicznych tutaj jest nas bardzo, bardzo dużo, więc myślę, że niestety może takie w niektórych przypadkach pojawiać problemy. Więc no prosimy o cierpliwość. To oczywiście związane z szkołą internetu, a teraz jak Państwo wiecie, ten internet jest dość mocno przeciążony. Więc mam nadzieję, że zaraz się po prostu u Państwa wszystkich ułoży. No a oczywiście też informacja, że jest transmisja na Facebooku, więc zazwyczaj na Facebooku jest lepszy ten przekaz, mniej się urywa, choć nie mam możliwości interakcji, tak? Czyli coś za coś, tutaj można pisać, komentować na czacie, natomiast no, na Facebooku jest lepszy przekaz, ale nie można tejże właśnie interakcji prowadzić. No więc tak jak powiedziałem, jeśli Państwo tu będą mieli jakieś pytania, to no tutaj zdecydowanie Google Chrome jest najlepszą platformą do tego, żeby się logować. No dobrze, czy jest z nami Magda? Czy jest z nami Magda? Magda Czarnecka. Dobrze, w takim razie ja przekażę już głos naszej dzisiejszej prelegentce. I jak Magda jeszcze dołączy, to na sam koniec być może te kilka zdań o programie powiemy. A tymczasem zapraszam panią Lucę już do właściwej części prezentacji. Ten kontakt zdalny znowu mamy z Unii, a nie kontakt taki twarzą w twarz codzienny. Też jestem ekspertką forum przeciw depresji. Zachęcam też do odwiedzenia tej strony i pomagam wiedzą i doświadczeniami inicjatywie Psychologowie dla Społeczeństwa, która teraz świadczy pomoc wszystkim potrzebujących w
w kontekście kryzysu epidemicznego. Jeżeli mówimy o depresji dzieci i nastolatków, to ja mam bardzo często takie poczucie, że jesteśmy w takiej bardzo dużej mgle, że nie do końca wiemy, czy dzieci mogą w ogóle chorować na depresję. Często wydaje się, że nie mamy żadnych powodów, nie mamy żadnych danych dostępu do statystyk, trochę nie wiemy, w co żyć, jeżeli pojawiają się jakieś sprzeczne komunikaty. I to wszystko owocuje niestety tym, że kiedy pojawia nam się taka intuicja, kiedy zauważamy jakieś objawy, coś nas niepokoi w zachowaniu dziecka czy nastolatka, może pojawić się w nas takie myślenie, co ona wie, co on wie o problemach. Może pojawić się, to jest przesada. To bardzo się nad sobą pieści, za bardzo przeżywa. Pojawia się takie myśli w głowie nauczyciela, pedagoga, ale też rodzica. On coś chce osiągnąć, coś dla siebie chce załatwić, mówiąc o tym, że tak mu smutno, że ma depresję. Pojawiają nam się takie myśli, że to jest niemożliwe, że dziecko nastolatek ma depresję, bo przecież niczego mu nie brakuje. Wszystko mu zapewniamy. Ma komputer, ma komórkę, chodzi do dobrej szkoły, wyjeżdża na wakacje, chodzi na kursy, więc tak naprawdę to jest w ogóle niemożliwe. A poza wszystkim depresja to jest przecież wymysł. To nie jest prawdziwa choroba, to jest po prostu taki wymysł, żeby wszyscy, którzy są leniwi, mogli mieć usprawiedliwienie. Zdarza się, że na taką informację, czy na to podejrzenie o tym, że ktoś choruje na depresję, że ma obniżony nastrój, reagujemy po prostu tym, że my kompletnie nie wiemy, co się z nas dzieje, nie rozumiemy tego i zwalniamy się z odpowiedzialności za to, żeby wchodzić z tą osobą w relację. W kontekście szkolnym pojawiają się takie myśli, no nie, to niemożliwe, bo jeżeli to możliwe i on nas będzie chorował na depresję, to my spadniemy w rankingu, bo on źle zda matę, on nie zda do następnej klasy i będą tego same problemy. Kontekst w ogóle matury, tak, że matura jest najważniejsza i na tym się skupić, a nie na jakichś depresjach. Mogą pojawiać nam się takie myśli, że to przecież ja nie jestem złym nauczycielem, ja nie jestem złym pedagogiem, złym wychowawcą, to nie może, że dziecko z mojego otoczenia cierpi na depresję. Pojawiają się takie myśli, czy takie wręcz wypowiedzi, ten problem nie dotyczy naszej szkoły. Ja, tak jak Państwo już widzieli, 15 lat się zajmuję tym tematem i na szczęście coraz rzadziej słyszę takie wypowiedzi. Na szczęście słyszę na konferencjach, szkoleniach, seminariach. Tak to też dotyczyć. To, że jest Państwa tutaj blisko 1000 osób, jest dla mnie też takim dowodem, że Państwo już wiedzą, że może dotyczyć każdej szkoły, nawet najlepszej. Kiedy słyszymy, że dziecko ma depresję, kiedy dziecko mówi o tym, że jest mu smutno, to myślimy, że przecież ja też jestem zestresowana. Mi też się trafiają przykre rzeczy i sobie radzę. Pojawi się nam z drugiej strony taka myśl, może to przede mnie, może ja za dużo od tej osoby wymagam. Może pojawić się taki wyrzut sumienia, jak mogłam wcześniej nie zauważyć, że to dziecko, ten nastolatek ma problem, że coś się złego dzieje. Może pojawić się też u nas taka myśl, że obwinią mnie za to, jak on się czuje, powiedzą, że to moja wina, że to ja przez moje wymagania albo jakieś zaniechania, albo przez brak rozpoznania problemów doprowadziłem do tego, że dziecko ma tak obniżony nastrój. No i też na końcu tego myślenia o depresji dzieci i nastolatków pojawia nam się taka myśl, jestem z tym zupełnie sam, nie mogę na nikogo liczyć, nie mam wsparcia ze strony innych osób w naszej szkole, czy nie wiem, do kogo się zwrócić o pomoc. I tak naprawdę mówię Państwu to, co dzieje się z nami, kiedy podejrzewamy depresję u dziecka albo kiedy dostajemy już gotową diagnozę od lekarza psychiatry, że dziecko choruje na depresję, to jest trochę taki efekt kuli śnieżnej. Zaczyna to myślenie nas przymiatać i przerastać i też zaczyna dotykać wszystkich obszarów życia dziecka. Bo depresja to jest taka choroba, która atakuje nie tylko osobę, która jest chora, natomiast atakuje cały system, atakuje i wpływa negatywnie na to, jak funkcjonuje jej rodzina,
jej rodzeństwo, jej bliższa i dalsza rodzina, jak funkcjonuje system szkolny, jak zaczynają funkcjonować rówieśnicy. I bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że sam fakt, że dziecko ma kłopoty w naszym otoczeniu, będzie sprawiało, że u nas też pojawi się obniżony nastrój, że zacznie pojawiać się stres, że zacznie się ta gonitwa myśli, czy to moja wina, przecież to niemożliwe w naszej to się nie dzieje. I pamiętajmy o tym i bardzo bym Państwa zachęcała do tego, żeby to mówić i młodym, ale też ich rodzicom, że leczenie depresji wymaga zaangażowania rodziców i opiekunów. To nie jest tak, że możemy dziecko oddać do specjalistów i powiedzieć, proszę teraz naprawić moje dziecko, bo ono jest chore. To jest tak, że pod wsparcie w depresji powinni dostać także rodzice i opiekunowie, ale także nauczyciele i inne osoby, które biorą udział w opiece nad dzieckiem, ale także rówieśnicy, żeby oni wiedzieli, w jaki sposób reagować, żeby nie krzywdzić osoby z depresją, żeby nie pogłębiać dalej jej stanu, bo też nie wiedzą, nie rozumieją tego, co się dzieje. Jeżeli chodzi tak o kryteria rozpoznawania epizodu depresyjnego, to mówi nam ICD-10, które wciąż jest klasyfikacją chorób obowiązującą w naszym kraju do 2023, będzie ICD-10, później będzie ICD-11, to klasyfikacją obowiązującą. Natomiast tu jasno wskazują nam kryteria diagnostyczne, że muszą wystąpić minimum 2 objawy podstawowe i minimum 2 objawy dodatkowe. Jeżeli mówimy o tych objawach podstawowych, to jest ich 3. Jest to obniżony nastrój, utrata zainteresowania i zdolności do radowania się, do przeżywania radości, do cieszenia się i zmniejszenie energii, która jakby sprawia, że jest taka wzmożona możliwość zmniejszenia aktywności, taki nieadekwatny dla osoby, która trzy z boku, no przecież on tylko leży, nie ma siły, przecież tylko leży. Natomiast jest to związane z po prostu przeżywaniem która to się nazywa depresja. No i do tych objawów podstawowych mamy również objawy dodatkowe, takie jak osłabienie koncentracji i uwagi, niską samotność siebie, poczucie winy i poczucie niskiej wartości, nawet w epizodach o łagodnym nasileniu może się pojawić niskie poczucie własnej wartości, pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości, myśli i czyny samobójcze, zachowania samobójcze, zaburzenia snu i zmniejszone. I żebyśmy mogli mówić, że epizod depresyjny został zdiagnozowany, muszą wystąpić co najmniej 2 objawy podstawowe i 2 objawy dodatkowe. One się muszą odbywać przez 2 tygodnie i albo muszą mieć taką bardzo duże nasilenie i szybkie tempo narastania. I jeżeli chodzi szczególnie o dzieci i o nastolatki, to wcale objaw podstawowy obniżonego nastroju nie jest tutaj konieczny do zdiagnozowania depresji. Pamiętajmy o tym, może być to utrata zainteresowań i zdolności do radowania się i zmniejszenie energii, które będzie prowadziło do tej wzmożonej czujności i do zmniejszenia aktywności. Natomiast mówię o tym Państwu, żebyście wiedzieli, że są takie kryteria diagnostyczne, natomiast naszą rolą jako pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, terapeutów jest stawianie diagnoz. Diagnozę stawia tylko i wyłącznie lekarz, psychiatra. My możemy oczywiście po przeanalizowaniu tego, co się dzieje z dzieckiem, nastolatkiem, stwierdzić, że niezbędna jest ta konsultacja psychiatryczna, bo widzimy zbyt dużo tych objawów podstawowych, tych objawów towarzyszących. Warto też pamiętać, że depresja jest chorobą, która jest wynikiem współwystępowania 3 grup czynników. Czynników biologicznych, czyli tego, jaką mamy genetyczną podatność, czy jak funkcjonuje nasz ośrodkowy układ nerwowy, tego, jakie występują w naszym życiu w danym momencie czynniki psychologiczne, bądź takie utrwalone, związane z cechami naszej osobowości, na przykład duża nieśmiałość jest takim raczej stałym czynnikiem psychologicznym, natomiast brak umiejętności rozwiązywania problemów czy niskie kompetencje komunikacyjne są tym czynnikiem o naturze psychologicznej, natomiast takim, które możemy łatwiej zmieniać niż nasze stałe cechy osobowości. No i też czynniki sytuacyjne, czyli to, czy w danym momencie jesteśmy narażeni na duże sytuacje stresujące. No i oczywiście
wprost możemy sobie odpowiedzieć. Teraz mamy bardzo silną jako społeczeństwo, ale także jako dzieci i nastolatki, aktywację czynników sytuacyjnych bardzo stresogennych, które nawet przy niskiej podatności biologicznej i przy tych czynnikach psychologicznych na niskim poziomie będą nas predestynowały do tego, że ten obniżony nastrój może się u nas pojawić, bo to jest taki system naczyń połączonych. Możemy mieć wysokie czynniki biologiczne, na przykład nasi rodzice mogą chorować na depresję, co nas będzie predestynowało bardziej do tego, że też pojawi się u nas depresja, natomiast jak będziemy mieć niskie czynniki psychologiczne, czyli będziemy mieć umiejętność rozpoznawania własnego stanu, umiejętność komunikowania swoich problemów i czynniki sytuacyjne, czyli w naszym otoczeniu będą też osoby, które będą widziały, wspierały nas, będziemy mieć pozytywne doświadczenie na przykład wcześniejszej pomocy psychoterapeutycznej, to wtedy będziemy niwelować to, te czynniki biologiczne, które są czynnikami wysokimi. Więc naprawdę jesteśmy w stanie przeciwdziałać tym, że my jako wychowawcy, jako opiekunowie, jako koordynatorzy projektów będziemy tym czynnikiem sytuacyjnym, który będzie niwelował stres, który będzie oferował pomoc, oferował rozmowę, uczył umiejętności rozpoznawania własnego stanu czy komunikacji problemów. Dzieciom pomagał im w tej komunikacji. Tu mam też dla Państwa taki slajd, który pokazuje, został opublikowany w takim raporcie NFZ-u w tym roku, czyli są to dane najświeższe i jest to taka próba odpowiedzi na to, ile osób w ogóle w Polsce choruje na depresję. No i tak naprawdę, jak już Państwo widzą na slajdzie, to dużo, ponieważ recepty na leki przeciwdepresyjne w ubiegłym roku zostały zrealizowane przez 3,8 miliona osób w naszym kraju, czyli przez 10% osób. Tu nie chodzi o to, ile zostało wystawionych recept, tylko komu zostały te recepty wystawione, bo jeżeli chodzi o te 3,8 miliona osób, to każda osób zrealizowała średnio 5,5 recepty na leki przeciwdepresyjne. Wśród tych osób dorosłych ponad 100 tysięcy to były osoby poniżej 18 roku życia i widzimy tutaj gwałtowny wzrost liczby pacjentów, którzy realizują recepty na leki przeciwdepresyjne. Ten wzrost jest o 300%. Natomiast na tym slajdzie, na tym wykresie po drugiej stronie mojego slajdu widzą Państwo ilość osób, którym do 18 roku życia zdiagnozowano depresję. Tutaj spojrzymy na ten rok 2018, bo to są dane, którymi dysponuje aktualnie NFZ, to jest to niewiele ponad 10 tysięcy osób, a leki w 2018 dzieci i nastolatków przyjmowało 30 tysięcy, więc mamy bardzo dużą grupę taką ciemną, gdzie przysuje się leki przeciwdepresyjne bez wpływania właściwych kodów. Więc tu mamy bardzo duży rozdział, jeżeli chodzi właśnie o te statystyki. Bo 10 tysięcy dzieci to jest zupełnie liczba nieadekwatna. Dzieci w Polsce mamy ponad 6 milionów, tych osób do 18 roku życia. Szacuje się, że wśród tej grupy dzieci, czyli osób do 10-12 roku życia, depresja to jest około 2%. 10% to są osoby, które nazywamy nastolatkami, czyli od 12 roku życia do 18 roku życia. No i nie ma się do tej liczby 10 tysięcy, która jest faktycznie leczona w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, albo na oddziałach psychiatrycznych, albo w centrach zdrowia psychicznego w fazie pilotażu, która jest teraz aktualnie. Szacuje się, że nawet 1/3 nastolatków może mieć zaburzenia nastroju, zaburzenia takie depresyjne, więc mamy bardzo, bardzo niedoszacowaną, nawet jeżeli chodzi o liczbę dzieci, które przyjmują leki przeciwdepresyjne bez pisania właściwych kodów w karty chorób. Co jest właściwym sposobem zadziałania? Jeżeli zauważycie Państwo, że dziecko ma obniżony nastrój, że ma myśli rezygnacyjne, myśli depresyjne, pamiętajcie, że jeżeli jesteście nauczycielami, wychowawcami, właśnie kierownikami projektów, to nie jest Waszą rolą to, żeby mieć pewność, że to jest już depresja. Warto zacząć od rozmowy z psychologiem, pedagogiem szkolnym, zwrócić uwagę na danego ucznia, tą osobę, z którą jesteście teraz w kontakcie zdalnym online, poprosić o to, żeby się odezwała tego ucznia. Później, jeżeli pedagog, psycholog uzna, że rzeczywiście jest to stan bardzo utrwalony, to kolejnym krokiem jest kontakt psychoterapeutyczny, o którym wiem, teraz jest bardzo trudny, natomiast można dostać taki rodzaj wsparcia i rozpoczęcie jakby psychoterapii w kontakcie zdalnym. No jeżeli jest to już przez psychoterapeutę uznane
to konsultacja psychiatryczna jest tym trzecim krokiem. Oczywiście możemy ominąć ten krok psychoterapeutyczny, jeżeli dziecko nam powie o tym, że ma myśli samobójcze, jeżeli powie o tym, że planuje odebranie sobie życia. Tutaj konsultacja psychiatryczna jest bardziej adekwatna, natomiast nie chciałabym Państwa straszyć, to nie jest tak, że nie wiem, jeden na 300 latków podejmuje próby samobójcze albo ma w ogóle myśli samobójcze, to tak nie jest. Jak leczymy depresję? Przede wszystkim terapią indywidualną, ale też terapią grupową. Bardzo ważny kontekst terapii rodzinnej, bardzo ważny kontekst takiej psychoedukacji otoczenia, bo tak jak mówiłam, depresja dotyka nas wszystkich, nie tylko osobę, która choruje, natomiast farmakoterapia, jeżeli chodzi o dzieci i o nastolatków, to ona jest stosowana tylko i wyłącznie po to, żeby umożliwić prowadzenie oddziaływania o charakterze psychoterapeutycznym. Dzieciom nie wolno brać leków psychoaktywnych, nie dostarczyć im terapii indywidualnej, terapii grupowej, terapii rodzinnej i tej psychoedukacji otoczenia. Jest po prostu błąd w sztuce, jest to nieskuteczny sposób radzenia sobie z depresją, ponieważ leki psychoaktywne nie sprawiają, że problemy, które wywołały najczęściej depresję, znikają, tylko sprawiają, że nie ma na to teraz objawów. Przestaniemy brać leki psychoaktywne, te przeciwdepresyjne, to objawy wrócą, bo tak jak pokazywałam Państwu, ten system naczyń połączonych, że mamy czynniki biologiczne, czynniki psychologiczne i czynniki sytuacyjne, to teraz praktycznie nie diagnozuje się do osób 18 roku życia depresji, która ma podłoże tylko i wyłącznie biologiczne, czyli to endogenne. To, które płynie z nas, z tego, jak funkcjonuje nasz młody organizm, zawsze jest to tak, że to jest kumulacja tych negatywnych czynników psychologicznych i negatywnych czynników tych sytuacyjnych, środowiskowych, w związku z czym oddziaływanie tylko i wyłącznie na naszą biologię, ale leki oddziałują tylko na naszą biologię, no nie sprawia, że zaczyna nam się poprawiać, bo w momencie, kiedy przestajemy przyjmować leki, po prostu objawy natychmiast nam będą wracać. Przechodząc do następnego slajdu, taką informację tylko chcę Państwu dać, bo to też jest ważne, żeby psychoedukować właściwie rodziców czy same dzieci. W depresji możemy przyjmować oczywiście i przeciwlękowe, ponieważ u dzieci charakterystyczne jest występowanie ataków paniki, lęków czy takiej fobii szkolnej. No i mogą być też leki przeciwpsychotyczne przyjmowane w depresji. O tym oczywiście decyduje lekarz psychiatra i tylko lekarz psychiatra może leki przepisywać i ustalać ich dawki. Jeżeli usłyszycie, że na przykład psychoterapeuta zaczyna dziecku zmieniać dawki, to jest sytuacja do na pewno zaalarmowania do do kontaktu z lekarzem, psychiatrą. Warto pamiętać, że leki będą skuteczne szczególnie u młodszych dzieci. Im młodsze dziecko, tym oddziaływanie farmakoterapeutyczne jest niższe, bo jest po prostu lekoodporność, bo mam nie do końca rozwinięty po prostu środkowy układ nerwowy, na który oddziałują lekami. Teraz są najczęściej, że nasz ośrodkowy układ nerwowy, w szczególności nasz mózg, rozwija się do 28 roku życia, a nie nawet do 18 czy 20. W związku z czym rzeczywiście młode osoby też mogą mieć taką lekooporność. Warto pamiętać i warto też to mówić dzieciom, nastolatkom i rodzicom, że leki nie działają od razu. Oznaki poprawy pojawiają się najwcześniej po 2 tygodniach, natomiast mogą pojawić się objawy niepożądane na początku farmakoterapii. To może być przez dziecko, nastolatka bądź jego otoczenie, jego rodzinę postrzegane jako pogorszenie stanu psychicznego i odstawienie leków, bo one nie dość, że nie pomagają, co jeszcze utrudniają. No i najbardziej takim trudnym momentem i takim, kiedy potrzeba bardzo dużej obserwacji dziecka czy nastolatka, tym okresem podwyższonego ryzyka podjęcia próby samobójczej w tej depresji jest ten moment 2 tygodni, ponieważ to jest moment, kiedy leki zaczynają działać na nasz napęd, a nie zaczynają działać na nasz nastrój. Czyli one oddziaływują na to, że my jesteśmy bardziej aktywni, jesteśmy, ta męczliwość nasza znika, natomiast nastrój albo się nie poprawia, albo się pogarsza.
Skuteczność leków można ocenić dopiero po 6-8 tygodniach. Jeżeli już mieliście kiedyś Państwo rozmowę z dzieckiem, które zaczęło przyjmować leki, to wiecie, że już po tygodniu chciałyby, żeby coś się zmieniło, żeby było lepiej, rodzice mogą tak chcieć. No i to jest ten moment, że trzeba przyjmować leki przez 6-8 tygodni, dlatego najczęściej po pierwszej wizycie u lekarza do psychiatry następna jest wyznaczona za 3 miesiące, żeby zobaczyć, na ile te leki rzeczywiście zaczęły działać, czy one miały szansę zacząć działać, bo jak się mówimy na tygodnie, no to będzie ten okres jeszcze za krótki. No i leczenie powinno trwać minimum 6 miesięcy od momentu osiągnięcia remisji, czyli ustąpienia tych objawów, powodzenia w psychoterapii, a tak jak Państwo widzieli, Polacy biorą średnio 5,5 opakowania leków, co no nie daje szansy w ogóle na to, żeby objawy mogły zniknąć, a co dopiero, żeby zaprzestać leczenia 6 miesięcy od momentu osiągnięcia remisji choroby. Przechodzimy dalej. Jak my możemy zaobserwować depresję? Na to powinniśmy zwracać uwagę, kiedy pracujemy bezpośrednio bądź zdalnie z dziećmi i nastolatkami. No, powinniśmy zwracać uwagę na takie rzeczy, które są charakterystyczne też dla nas osób dorosłych, ale powinniśmy wiedzieć, że dzieci i nastolatki też inaczej przeżywają kryzys, przeżywają pojawienie się depresyjnych czy rezygnacyjnych. Nie zawsze tak jak my, czyli ogromnym smutkiem, tym zobojętnieniem, trudnością w przeżywaniu radości, ale bardzo dużą drażliwością, napadami złości, taką postawą wrogą bez oczenia. My jak widzimy nastolatka zbuntowanego, drażliwego, któremu nie można zwrócić uwagi, to rodzi się taka myśl, że trzeba dać mu karę, trzeba jakoś utemperować taką młodą osobę, to może być osoba, która przeżywa depresję, która boryka się z myślami rezygnacyjnymi, więc powinniśmy bardzo uważnie obserwować zachowanie naszych uczniów podopiecznych. To, co jest charakterystyczne i dla dorosłych, i dla dzieci, to zniechęcenie do wcześniej lubianych czynności. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i nastolatki, to charakterystyczne będzie to, a to już dla osób dorosłych nie jest charakterystyczne, to jest nieumiejętność pogodzenia się z krytyką i uwagami ze strony otoczenia. I to szczególnie w kontekście szkolnym jest widoczne, kiedy dziecko, no nie wiem, czy nastolatek oddaje nam jakąś pracę, my ją sprawdzamy, to nie jest praca piątkowa, szóstkowa, jest to 4+ albo mniej i nastolatek wybucha płaczem, wybucha złością, wybiega z sali, trzaska nam drzwiami. Jeżeli chodzi o grupy projektowe, to wydaje mi się, że tutaj warto zwracać uwagę na taki kontekst, jeżeli w burzy mózgów pojawiają się różne pomysły i nastolatek po prostu cały czas się upiera, że to jego jest najlepszy i po prostu jego jest najlepszy i żadne inne tutaj się nie mogą pojawić, nie przyjmuje żadnej informacji zwrotnej. Może być to taka charakterystyczna dla depresji nieumiejętność poradzenia sobie z krytyką. Charakterystyczne dla osób dorosłych i dla dzieci są negatywne schematy myślowe na temat świata, siebie samego. To są takie wypowiedzi: świat jest zły, dążymy ku zagładzie, życie nie ma sensu i tak wyginiemy. Przed pandemią ja często słyszałam od dzieci i nastolatków, że po co żyć, skoro i tak w 2050 ziemia się przestanie, nie wiem, jakoś reaktywować, że będzie ten kryzys klimatyczny, że wszyscy tak wtedy umrzemy. Teraz takie wypowiedzi to są wypowiedzi o tym, że no i tak wszyscy umrzemy na koronawirusa. Jedyne, co nas jako ludzkość czeka, to po prostu zagłada. Poczucie bycia niepotrzebnym. Możemy to zaobserwować w naszych grupach projektowych, kiedy dziecko się przestaje angażować, kiedy zgłosiło się wcześniej, trwało z nami w tej grupie, ale w pewnym momencie ją opuszcza, mówi, że wcale nie jest nam do niczego potrzebna, że lepiej nam będzie bez niego, że on nic nowego nie wnosi. Podejmowanie zadań ryzykownych. To są takie sytuacje, które nam na przykład wychodzenie na dwór, przebywanie na dworze, tylko wychodzi na mój wracaczorem, to nie jest wyjście na spacer, żeby rzeczywiście nie opaleć, żeby złapać trochę świeżego powietrza, tylko to jest takie zachowanie ryzykowne. W czasach przedpandemicznych to na przykład przebieganie przed schodami czy przed jadącym pociągiem, taka chęć poczucia adrenaliny i przywrócenia sobie takiej energii życiowej, chociaż na chwilę, też z takim myśleniem,
Jak się nie uda, no to trudno, bo myśli rezygnacyjne tak silnie w dzieciach już pracują, że dzieciom jest wszystko jedno. Charakterystyczne dla osób dorosłych i dla dzieci myśli rezygnacyjne, samobójcze tendencje i próby samobójcze jako takie. Tak jak Państwo widzą na czerwono na tym slajdzie, macie zaznaczone te, które są bardziej typowe dla dzieci i nastolatków, te na granatowo są typowe dla nas dorosłych i też dla dzieci i nastolatków. Warto znać tą specyfikę. Jeżeli chodzi o to, ile dzieci w Polsce podejmuje próby samobójcze, to oczywiście pewnie Państwo słyszeli o tym, że Główna Policja w 2015 roku zarejestrowała 951 prób samobójczych oraz 98 takich prób, które zakończyły się zgonem. Jest to bardzo malusieńki góry lodowej, ponieważ 7% nastolatków deklaruje, że podejmowało w swoim życiu próbę samobójczą. To jest 250 tysięcy dzieci, a nie 951. Komenda Główna Policji rejestruje tylko te próby, w których prowadzi postępowania w podejrzeniu, że ktoś dziecko skłonił albo doprowadził, albo umożliwił mu popełnienie takiej próby czy podjęcie takiego zachowania samobójczego, bo samobójstwo nie jest w Polsce przestępstwem. Dopiero te rzeczy, o których mówiłam. Jedziemy dalej. Są też takie objawy, które są silnie związane i obserwowalne do kontekstu szkolnego, może bardziej przedpandemicznego niż tego aktualnego, bo teraz trudniej nam po prostu rozpoznać, czy dziecko ma zaburzenie koncentracji i trudności z zapamiętywaniem, dlatego że ma myśli depresyjne i zajętą głowę tym, że jest nikomu niepotrzebne, czy dlatego, że jest mu się trudno skupić, bo pracuje z domu, jest w domu, zamknięte w domu, jest bardzo dużo osób, nie ma możliwości właśnie po prostu się skupienia. Natomiast warto pamiętać, że możemy też obserwować takie czynniki, takie objawy jak zaburzenie koncentracji uwagi, trudności z zapamiętywaniem, pobudzenie psychologiczne. To możemy już zauważyć, jeżeli jesteśmy na wideokonferencji z dzieciakami i one cały czas wstają, nie mogą, że albo na przykład się ruszają, kiwają, różne robią takie ruchy mimowolne, na przykład kręcą sobie tak tutaj całe spotkanie w włosach i widzimy, że mają już nakręcone te włosy na palcach do granic możliwości, bądź też możemy na Zoomie zauważyć na Skype już wytarte włosy, charakterystyczne jest takie pocieranie i po prostu w pewnym momencie wytrzemy sobie włosy. Pewnie trudniej jest tam zobaczyć na takim połączeniu wideo, natomiast w kontakcie takim bezpośrednim twarz też charakterystyczne jest takie rozładowanie napięcia psychoruchowego przez to, że się palcami tak od siebie pociera, to znaczy robi się takie kółeczko kciukiem wokół palca wskazującego albo któregokolwiek innego, albo że się rysuje takie ósemki sobie cały czas na przykład na wewnętrznej stronie dłoni, to jest też rodzaj takiego pobudzenia psychoruchowego. Silne zaangażowanie w wybraną aktywność. Najczęściej taką związaną z komputerem, no też niestety teraz trudno o to, bo cały świat został nam przeniesiony do komputerów. Rozrywka, kultura, sport, nauka, praca i relacje. Możemy mieć relacje tylko z tymi osobami, które są jakoś najbliżej nas w domu. Nie mamy kontaktu z kolegami, koleżankami i to rzeczywiście trudne jest do złapania, czy to jest to silne zaangażowanie w wybraną aktywność, żeby uciec od swoich myśli rezygnacyjnych i depresyjnych, czy to jest po prostu ten moment, w którym jesteśmy. Zmniejszenie, rzadziej zwiększenie apetytu, problemy ze snem też jako takie czynniki charakterystyczne, tutaj kłopoty z zaśnięciem bądź wybudzenia nocne i późniejsze odbijanie rano, ale to jeżeli są Państwo jednocześnie nauczycielami, poza tym, że są tutaj zaangażowani w projekt Młodzi w Akcji, to dzieciaki jakby nie wchodzą, nie wstają na lekcje o 9, bo mam nadzieję, że o 8 nie prowadzicie, tylko że dajecie i sobie i dzieciom tą możliwość trochę później zacząć dzień, natomiast jeżeli jest tak, że notorycznie te pierwsze lekcje są opuszczone, może to być związane z właśnie depresją, z tym, że na przykład było to silne zaangażowanie w wybraną aktywność, bo dziecko na przykład całą noc grało na komputerze, żeby nie słyszeć swoich myśli albo czytało coś w internecie. Przepraszam na sekundkę. Już mi było jakieś okienko. Bunt wobec rodziców, szkoły, nieprzestrzeganie zasad, zachowania agresywne, to też oczywiście do zaobserwowania, jak widzimy dziecko bądź nastolatka.
niepotwierdzone medyczną przyczyną, one też w takim no, przedpandemicznym świecie są łatwiejsze tutaj do zaobserwowania, więc ja wierzę, że już niedługo sobie poradzimy z koronawirusem, to tak na przyszłość Państwo o tym mówię. Jeżeli macie ucznia, który często jest nieobecny, choruje, wiecie, że jest diagnozowany, że był już diagnozy u różnych specjalistów, u endokrynologa, u gastrologa, u pneumologa, onkologa i ma cały czas wytłumaczenie tych dolegliwości somatycznych, to warto może podpowiedzieć rodzicom diagnozę po prostu u też lekarza psychiatry. Teraz chwila o tym, na co zwrócić właśnie uwagę w grupie projektowej w tym kontakcie zdalnym. Celem tej jednej ze ścieżek w ramach akcji Młodzi w Akcji, w ramach programu Młodzi w Akcji jest to, żeby zachęcić nastolatków, dzieci do tworzenia kampanii promocyjnej, kampanii zachęcającej do korzystania z pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. I może tak być, że do tych waszych grup zgłosi się sporo dzieci, które mają same własne problemy, bo chciałyby może w ten sposób uzyskać pomoc, może podzielić się własnymi doświadczeniami, że przez to, że będą miały coś ważnego do zrobienia, myślą, że zagłuszą swoje problemy i że kiedy będą miały takie ważne zadanie, to będzie łatwiej radzić sobie z tą swoją codziennością. I na początku możecie Państwo w związku z tym obserwować silne zaangażowanie w to, że ta kampania, te działania powstały, bardzo dużą energię tych osób i pozycjonowanie się w roli takiego tajemniczego eksperta, takiej osoby, która bardzo dużo wie, ale natomiast nie mówi z jakiego powodu wie. Bardzo dużo mówi o tym, że coś powinno zrobione w ten sposób, w jaki ona uważa, natomiast nie podaje żadnych argumentów, poza tym, że ona na przykład wie, ona się na tym zna. Może pojawić się dużej sztywności, zwłaszcza przy tych burzach mózgów, przy tym, że będzie kilka koncepcji, bo w grupach mogą być różne oczywiście koncepcje na to, jak realizować projekt, natomiast tu może być taka sztywność związana z tym, że młoda osoba nie ujawnia swoich myśli depresyjnych, czy tego, że podejrzewa siebie o to, że choruje na depresję, czy tego swojego obniżonego nastroju, będzie parła do tego, co dla niej jest tym dobrym rozwiązaniem i nie będzie chciała po prostu współpracować, czy realizować jakiegoś innego projektu spojrzenia z innej perspektywy, bo będzie tylko cały czas przez tą swoją perspektywę patrzyła. Natomiast tutaj mam taką gwiazdkę, bo to jest do takiej rozwijającej się depresji u dziecka i nastolatka, natomiast takie epizody depresyjne pojawiają się również w chorobie afektywnej dwubiegunowej, której nie diagnozujemy co do zasady poniżej 18 roku życia, czyli tu byłaby to taka nieprawidłowo kształtująca się osobowość, tak zwana, jeżeli by się pojawiła diagnoza i tutaj tej sztywności już by nie było. Tutaj byłaby taka też otwartość na to, jak inni widzą to zjawisko depresji, czy jak inni możemy rozpoznać, czy jak sobie możemy poradzić z depresją. Natomiast też swoje pomysły jak najbardziej osoba by miała. Może się pojawić ta koncentracja na pracy indywidualnej, no bo skoro oni nie rozumieją, co jest najlepszym rozwiązaniem, to może Wam się pojawić tak, że w grupie projektowej zrobi Wam się podprojekt jednoosobowy, że ktoś będzie mówił, ja tutaj przygotowałam, a Wam właśnie powie, ja chcę przygotowywać, co pewnego dnia dostaniecie na maila, czy umiecie na jakąś rozmowę i dowiecie się, że właśnie ktoś tutaj przygotował całą koncepcję i on tu ma to najlepiej zadziała i jest o tym przekonany. Może pojawić się takie mówienie o kimś, kto ma problemy, że jest jakaś koleżanka, że jakby może się pojawić właśnie przywoływanie jakichś osób, które są tak naprawdę case'ami moimi, ale nie będą to case'y no tak nazywane, że to ja mam ten problem, tylko ja kogoś znam, ja wiem, jej jest potrzebne, on tego potrzebuje. Ja znam wiele takich osób, że takie, no właśnie pojawi Wam się jakiś dodatkowy uczestnik, że tak powiem, w grupie, znajomy kogoś, z kim jesteście w tej grupie. Może pojawić się tajemnictwo w tej grupie projektowej, czyli ujawnienie obniżonego nastroju myśli rezygnacyjnych do uczestników,
dzieciaków, równolatków, nie do Was, nie do osób dorosłych. Czyli może się tak pojawić, że w pewnym momencie ktoś się do Was odezwie i powie, że coś lepszego się dzieje u jednego z uczestników, bo właśnie zgłosił jakieś problemy, ale że nie może ta osoba Wam powiedzieć, kto to jest. I tutaj taka gwiazdka, jak wyjść w takie sytuacje, no to żeby się też z uczestnikami umówić na to, że jeżeli założą się problem, to żeby o tym mówić, że to mówienie jest bardzo ważne, żeby jakoś wyjaśnić dzieciakom na początku, że jeżeli pojawi się jakiś problem u nas w grupie, to samej osobie może być trudno to ujawnić, natomiast Wam żyć z tą tajemnicą też nie będzie łatwo i bardzo ważne jest to, żeby za kogoś dokonać tego ujawnienia do jakby tego koordynatora tej grupy, tej osoby dorosłej. No i to, co też może być tak już związane z tą naszą zdalnością, no to, że ktoś będzie opuszczał spotkania, nie będzie chciał włączać kamerki na spotkaniach, albo będzie dochodziło do takich rozłączeń w trakcie połączenia, braku powrotu, braku odpowiedzi, jeżeli osoba jest z powrotem zaczana, to są te rzeczy, na które bym zachęcała do zwrócenia uwagi na to, co się dzieje. Co nam tak naprawdę nie zadziała, czego nie powinniśmy robić dla osób, które już wiemy, że mają jakieś problemy, że mówią nam o tym, że mają kłopoty, że mają obniżony nastrój, albo kiedy dowiadujecie się od osoby trzeciej i zaczynacie taką rozmowę, czy myślicie o tym, co można by było powiedzieć w stosunku do dziecka czy nastolatka, który się boryka z obniżonym nastrojem, myślami depresyjnymi czy rezygnacyjnymi, na pewno nie zadziałają nam dobre rady, mimo że może się zdarzyć, że nawet dziecko poprosi, powie, co by mi Pani grodziła, co ja powinienem zrobić, niech mi Pani powie, bo Pani jest osobą dorosłą. Nie dawajcie nikomu nigdy dobrych rad. My jesteśmy od tego, żeby razem z dzieckiem czy nastolatkiem znaleźć najlepsze rozwiązanie dla jego sytuacji, razem z nim, a nie żeby mu powiedzieć, zrób to i to, bo to jest taka prośba też często. Jeżeli jest prośbą, to jest niwelujące napięcie, natomiast w ten sposób możemy bardzo dobre rozwiązanie wyrzucić do kosza, dziecko dla nas nie ryzykuje, nie podejmie wyzwania. Zmiana jest przerażająca, zmiana jest trudna i możemy zaryzykować tylko dla siebie, a i tak często nie ryzykujemy. Zaprzeczanie, czyli takie mnie, nie, no na pewno nie jest tak źle, ty przesadzasz, no tak, no zostawił cię, ale już przestań tak płakać. Jeżeli dziecko na przykład czy nastolatek mówi, że jest właśnie po rozstaniu i że właśnie nie potrafi sobie poradzić i dużo płaczę, no rozumiem, że ci przykro, ale przestań już płakać. No jakby to jest takie zdanie wewnętrznie sprzeczne, że albo rozumiemy, albo nie pozwalamy komuś wentylować emocji. Brak zainteresowania, czyli to, że ktoś nam ujawnił swój problem, a my nic z tym nie robimy, nie komentujemy tego w żaden sposób, nie mówimy, co będziemy robić. Odwoływanie się do własnych doświadczeń też niestety nie jest skuteczne i niestety, jeżeli się odwołujemy i mówimy, ja w twoim wieku miałem tak samo, albo ja w twoim wieku tak nie miałem, to jest o nas, a nie o osobie, z którą rozmawiamy, a w rozmowie z osobą z myślami depresyjnymi, która boryka się z depresją, ważna jest ta osoba, a nie i nasze wcześniejsze doświadczenia, czy nasze rozwiązania, bo możemy zrobić taką wielką kumulację, jak miałem tyle lat, co ty, to miałem dokładnie taką sytuację i rozwiązałam ją w ten sposób, czyli odwołamy się do własnego doświadczenia i damy jeszcze tą dobrą radę. No mówimy, jak już zauważyliście o sobie, ja tak miałem, ja sobie poradziłem i ty też tak zrób. No każdy z nas jest inny i zaświadczam Państwa, że nie ma dwóch takich samych sytuacji. My jesteśmy po prostu jak płatki śniegu jako ludzie. Mamy różne potrzeby, różne możliwości, różne doświadczenia, różne charakteru, różną gotowość do podejmowania rozwiązań i jedna i ta sama sytuacja może mieć dwa bardzo różne rozwiązania, niekoniecznie takie jak my. Pouczanie, czyli takie, no tyle razy ci powtarzałam, a mówiłam ci wcześniej, żebyś powiedziała mi, jak coś się działo, mówiłam ci, żebyś z nim zerwała, mówiłam ci, że to nie są dla ciebie dobre koleżanki, to nie jest dobry moment, żeby teraz czegoś, że tak powiem, uczyć dziecka czy nastolatka. Jeżeli ktoś ma pomysł na to, że w ten sposób można czegoś nauczyć, bo to jest bardziej takie, jakby ty mówisz o swoim problemie, a będzie przy okazji na moje, bo ja jestem tą osobą mądrzejszą, ja ci tyle razy mówiłam, żebyś się z nimi nie kolegowała, tyle razy ci mówiłam, żebyś przyszła, a ty dopiero teraz przychodzisz i teraz to nam będzie dopiero bardzo trudno. No i brak informacji, też z tym brakiem zainteresowania, jeżeli nie mówimy, co zrobimy, to nie jest to niestety skuteczne. I taka moja obserwacja dotycząca tego, jak my reagujemy w ogóle na depresję, my jako społeczeństwo,
my jako rodzice, my jako wychowawcy, nauczyciele, jest taka, że jest nam bardzo trudno zrozumieć, co właściwie może nam tu pomóc. Jeżeli mamy chorobę płuc, jeżeli boli dziecko ząb, jeżeli boli dziecko brzuch, jeżeli serduszko dziecko boli, czy że są jakieś kłopoty takie z rytmem serca, to wiemy, co zrobić. Idziemy do lekarza. Natomiast jeżeli pojawiają się problemy dotyczące zdrowia psychicznego, które tak jak widzicie zajmują większą część tego slajdu, bo rzeczywiście mimo, że mamy tylko i wyłącznie tutaj, można by powiedzieć, mózg do tego przeżywania psychicznego, no to jest to jakby organ, który wszystkim u nas w ogóle steruje i wpływa na wszystkie swoje życie i też na funkcjonowanie naszych organów wewnętrznych, no to, to my po prostu jakby w mgle jesteśmy, zupełnie nie wiemy, co zrobić. No i tutaj chciałam Państwu jeszcze pokazać, co by to było, jak my byśmy nagle zaczęli w taki sam sposób traktować zdrowie fizyczne, czyli nasze płuca, nasz wyrostek robaczkowy, nasze rany, nasze problemy kardiologiczne, w ten sposób, jak w tej chwili traktujemy zdrowie psychiczne. I bym bardzo prosiła, żeby mi pan Michał włączył teraz taki krótki 40-sekundowy film. No i tak jak Państwo widzą, bardzo jesteśmy skorzy do tego, żeby powiedzieć różne mądre rady osobom, które borykają się z depresją, mają myśli rezygnacyjne, których w sposób oczywisty nie powiedzielibyśmy komuś, kto leży na intensywnej terapii, kto, nie wiem, ma grypę żołądkową, czy ktoś, komu właśnie urwało rączkę. No nie mówimy mu, wiesz, no jakby bardziej, rozumiem, że cię boli, ale bardziej się postaraj, to wtedy na pewno będzie ci lepiej. Natomiast jeżeli mamy osobę, która choruje na depresję, to zdarza się, że ta osoba słyszy, że no mogłaby się, rozumiemy, że jest chora, ale mogłaby się bardziej postarać. Mogłaby się na przykład uśmiechnąć i wtedy zrobi jej się lepiej. No, bardzo zachęcam Państwa, żebyście nie używali takich przykładów, jak tutaj były pokazane, bo to nie jest naprawdę skuteczne. A co będzie skuteczne, jeżeli sobie zadamy trzy bardzo ważne pytania. Czyli dziecko mówi o tym, albo my zauważamy, że dziecko ma myśli rezygnacyjne i po pierwsze warto odpowiedzieć sobie na takie pytanie, czy byliby Państwo w stanie powiedzieć coś takiego po prostu osobie dorosłej. Bo moja praca z dziećmi i z nastolatkami, a szczególnie też z rodzicami, z nauczycielami, z wychowawcami, z pedagogami szkolnymi, jest jakby dowodzić tego, że my bardzo często mamy taką śmiałość, żeby powiedzieć dziecku coś, czego byśmy w życiu nie powiedzieli o sobie dorosłej. Takim klasycznym przykładem jest sytuacja przemocy rówieśniczej w szkole, kiedy dziecko przychodzi i mówi, pani wychowawczynio, czy pani pedagog, bo oni na mnie plują, co ja mam z tym zrobić? I słyszy wtedy, no wiesz, no spróbuj ich ignorować, na pewno im się znudzi. No i teraz sobie pomyślmy, czy jakby ktoś was zaczepił na ulicy i powiedział, że na niego plują jacyś ludzie na przystanku, to byście powiedzieli, no niech pani spróbuje ich ignorować, na pewno im wtedy przejdzie. No, byśmy tego w ogóle nie powiedzieli, byśmy pewnie jakoś zupełnie zaczęli po prostu myśleć o tym, że przemoc no, nie ma tego do siebie, że znika, jeżeli ją próbujemy ignorować, ona się po prostu bardziej napędza, tyle wszyscy wiemy o przemocy. Drugie pytanie, które warto sobie zadać, to czy powiedziałabym to bliskiej osobie dorosłej, która by mi powiedziała o tym problemie. Czyli czy jeżeli przyszłaby do was przyjaciółka i powiedziała, że właśnie koledzy w pracy wyrzucają jej śmieci na biurko, to byście powiedzieli, spróbuj ich ignorować. Albo pokaż im, że cię to nie dotyczy, to im się nudzi. Pewnie byśmy nie powiedzieli. Natomiast dzieci, którym wysypywane są śmieci do plecaka, tak właśnie słyszą.
Trzecie pytanie, które warto sobie zadać, bo czasem wydaje nam się, że możemy dać jakieś dobre rady obcym albo nawet bliskim, natomiast trzecie to, czy ja, jakbym miała problemy, to czy ja bym chciała usłyszeć właśnie takie słowa? Czy ja po to mówię komuś, że doświadczam przemocy albo że mam myśli rezygnacyjne, żeby ktoś mi powiedział, żebym wzięła się w garść? Nie, bo ja próbowałam się bardzo długo i nic z tym nie potrafię zrobić, przez to jeszcze mam większe wyrzuty sumienia, jeszcze niższe poczucie własnej wartości i teraz ktoś mi mówi, weź się w garść, to tak jakby mi dał, tak na dobrą sprawę, policzek, tak jakby mnie spoliczkował tą swoją dobrą radą. No i teraz przechodzimy już do tego, w takim razie, co zrobić? Jak tu zadziałać? Przede wszystkim na taką informację, potwierdzenie ze strony dziecka, czy na takie wasze podejrzenia, że dziecko cierpi na depresję, że może być jakieś kłopoty z nastrojem, warto jest zachować spokój i stonowanie. Bardzo ważne jest to, żeby podkreślać w rozmowie z dzieckiem, że ona może pomóc poradzić sobie z tymi myślami samobójczymi, z depresją, z rezygnacją. Bardzo ważne jest to, żeby ufać swojej intuicji, bo osobom, które mają myśli rezygnacyjne, depresję, myśli samobójcze, jest bardzo trudno ujawniać te swoje problemy. Myślą, że są gorsze, że to się tylko im przytrafi. Boją się odrzucenia, boją się, że wyskoczymy z jakąś mądrą, dobrą radą, więc bardzo ważne jest to, żeby jeżeli nam dziecko nastolatek zaprzeczy, to żeby pamiętać o tej swojej intuicji, odwoływać się do tego, co zauważyliśmy, żeby nie uciekać do tego, no przewidziało mi się, no przecież jestem dobrym nauczycielem, to dziecko nie może mieć depresji. Ja nie wiem, jak ma się dobre nauczycielstwo do depresji u dzieci i u nastolatków. Można być super rodzicem i dziecko może po prostu zacząć chorować na depresję. Może mieć wszystko, natomiast ma na przykład doświadczenie jakiegoś silnego stresu, z którym nie potrafi sobie poradzić. Więc pamiętajcie, ufajcie swojej intuicji. To, co jest też bardzo ważne, to żebyście działali w obszarze swoich kompetencji i organizowali adekwatną pomoc dla dziecka. Tak jak mówiłam na samym początku, my nie jesteśmy od stawiania diagnoz. Mimo tego, że powiedziałam wam, na jakiej podstawie się tę diagnozę stawia i my możemy mieć to podejrzenie, natomiast my nie jesteśmy od tego, żeby tę diagnozę postawić, od tego jest lekarz psychiatra, nie jesteśmy od tego, żeby wybrać leki, od tego jest lekarz psychiatra, nie jesteśmy od tego, żeby prowadzić psychoterapię, od tego jest psychoterapeuta, my jesteśmy od tego, żeby zauważyć zgodnie z naszymi kompetencjami i zorganizować dla dziecka adekwatną pomoc. Bardzo ważne jest to, żebyśmy swoje poglądy, bez względu na to, czego one dotyczą, czy religii, czy powodów, jakie ma dziecko, które podaje jako te powody obniżonego nastroju, zachować dla siebie. Odwołujemy się do naukowej wiedzy. To, co my myślimy na temat tego i co dziecko przeżywa, no to zachowajmy dla siebie, można sobie to superwizować, można o tym porozmawiać z kolegą, z koleżanką. Jeżeli zaczniemy przez własne doświadczenie i umiejętności przetwarzać powody dziecka, to bardzo często sobie pomyślimy, no naprawdę przesadza. Tylko my jesteśmy duzi, my jesteśmy doświadczeni, my mamy zasoby i umiejętności, a dziecko tego nie ma. I to naprawdę nie jest ważne, czy ja sobie na dziecko poradziłam z takimi problemami czy innymi, bo ja jestem po prostu innym płatkiem śniegu, a dziecko potrzebuje pomocy. Pokazuj pewność i wiarę w przyszłość, to jest bardzo ważne, bo takie rozmowy mogą być bardzo obciążające i może nam udzielić ten nastrój, tak jak zauważyłam, że ta depresja nas tak wszystkich zaatakuje i cały nasz system nią dotknięty, to bardzo ważne jest to, żeby pokazywać tą pewność i wiarę i taką determinację do szukania rozwiązań. No i teraz już taka ściągaweczka, co tak naprawdę powiedzieć. Bardzo dobrze jest i to zawsze jest skuteczne, żeby powiedzieć dziecku o tym, co zauważyliśmy i jakie to było na emocje i zachęcić do rozmowy. Czyli na przykład, jeżeli macie Marka w grupie projektowej i Marek mówi, że on się z tego będzie wycofywał, bo to jest bez sensu, on tutaj powinien opuścić tą grupę, no to po prostu prosimy Marka o rozmowę, może być taka rozmowa przez telefon, na Skype'ie, na Zoomie, w każdym razie zachęcam, żeby to była rozmowa głosowa i mówimy. Marek, kilka razy w ostatnim tygodniu mówiłeś, że do niczego się nie nadajesz, że powinieneś sobie odpuścić, że my cię tu wcale nie potrzebujemy. Niepokoi mnie to, chciałabym z tobą porozmawiać o tym, jak się czujesz i co się u ciebie dzieje. Odwołujemy się do tego, co Marek mówił, więc nie mówimy po prostu Marek, bo mnie niepokoi, co się z tobą dzieje, tylko pokazujemy, co nas faktycznie niepokoi. Bardzo ważne jest to, żeby zadawać konkretne i bezpośrednie pytania. Marku, czy myśli rezygnacyjne towarzyszyły ci również przed
albo przed przyjściem do naszej szkoły, tak, w zależności co Marek powie, bo Marek może powiedzieć, że on sobie kompletnie nie radzi od kiedy jest ta pandemia. Możemy zapytać, czy wcześniej było, może powiedzieć, że teraz on nie wie, co się dzieje, bo w poprzedniej szkole było jakoś inaczej, więc konkretnie się dopytujemy. Bardzo ważne jest to, że jeżeli pojawi się temat samobójstwa, to też o niego konkretnie pytamy. Nie jest tak, że swoje pytanie jesteśmy w stanie kogoś sprowokować do podjęcia próby samobójczej. To Państwu zaświadczam, jakby prowadziłam wiele takich rozmów, w których osoby o skłonnościach takich depresyjnych pytam, czy także odbrać sobie życie, czy na przykład jak mówią, że chciałyby zniknąć, to mają na myśli samobójstwa. I większość osób, znaczy jeżeli tak myślały, to potwierdzały, jeżeli nie, to mówiły, nie, to nie o to chodzi, chodzi o to, że ja po prostu mam tego wszystkiego dość. Nie sprowokujemy kogoś do podjęcia próby samobójczej, nie a myśli pani, że to dobry pomysł? Nie, tak się po prostu nie dzieje. Ważne jest to, żebyśmy my wiedzieli, czy dziecko ma myśli samobójcze, czy plan, czy podejmowało już wcześniej próby samobójcze, bo to jest wszystko ważne do takiego wywiadu i do szacowania ryzyka podjęcia samobójstwa. Bardzo ważne jest też to, żebyśmy okazywali uznanie i akceptację i zachęcali do dalszej wartości. Czyli tak na podsumowanie rozmowy albo podsumowanie jakiegoś tego wyznania mówimy, dobrze zrobiłeś, opowiadając o tym, jak się czujesz, kiedy samemu trudno było ci zapanować nad lękiem, nad rozczarowaniem, nad złością, nad nie wiem, myślami rezygnacyjnymi, co tam chcecie podstawiacie. Chciałabym, żebyś robił tak zawsze, kiedy tylko poczujesz się gorzej, poczujesz napięcie, albo no, chciałabym, żebyś na przykład rozmawiał o tym z panią psycholog, bo ja jestem, nie wiem, kierownikiem naszego projektu, ale uczę tu biologii. Doceniam to, że się otworzyłeś, domyślam się, że wiele się gotowało. To jest to, co my najczęściej myślimy sobie w głowie, że właśnie o jakie mamy uznanie, że widać, że tak bardzo było trudno temu dziecku, czy nastolatkowi, że wiele czuje, ale warto to podkreślić, warto ubrać to po prostu w słowa. To jest jeszcze ważne, upamiętnianie emocji, czyli tłumaczymy młodego, że jakie czuje w tej chwili emocje, jest adekwatne do sytuacji, w której się znajduje. To jest ważne, ponieważ najczęściej osoby, które mają taką utratę kontroli nad swoimi emocjami, to są te takie zdarzenia negatywne, które są w przeżyciu, myślą sobie, że no właśnie to tylko one mają albo że właśnie oszalały, że z nimi jest kompletnie nie tak, warto jest powiedzieć tak, że jest naturalne. Domyślam się, że jesteś zmęczona i przytłoczona, to naturalne, że tak się czujesz, kiedy bardzo się starasz, a nie widzisz efektu. Starasz się zapanować nad myślami rezygnacyjnymi. Mówisz o przytłaczającej rozpaczy, niepokoju, o przyszłość. To ważne, byś wiedziała, że tak emocje często odpowiedzi na brak zrozumienia, trudności w poradzeniu sobie z obniżoną samooceną czy nastrojem. Takie możemy uprawomocnianie dzieciom, nastolatkom robić. Ważna jest też psychoedukacja na temat myśli samobójczych, myśli depresyjnych, procesu pomocy. To, że aktualnie towarzyszą ci myśli rezygnacyjne, nie oznacza, że to się nigdy nie zmieni. To, że w tej chwili masz myśli depresyjne, że masz obniżony nastrój, nie znaczy, że to z tobą zostanie do życia. W niektórych sytuacjach niezbędny jest pobyt na oddziale w szpitalu. Młoda osoba jest tam umieszczana, żeby z jednej strony zapewnić jej bezpieczeństwo, a z drugiej strony, żeby miała intensywny kontakt ze specjalistami. Ale o tym, czy ktoś trafi na oddział, czy nie, decyduje lekarz-psychiatra, a nie ja teraz z tobą w tej rozmowie. Słyszę, że się boisz, domyślam się, że to dlatego, że nie wiesz, jak może wyglądać pobyt w szpitalu, czy chcesz, żebym ci o tym opowiedziała. Takie możemy psychoedukację proponować. To, co jest też ważne i już to podkreślałam, że jest to błędem i będzie to takim elementem biorący w naszej rozmowie, czyli jeżeli nie będziemy informować. Bardzo ważne jest to, żebyśmy informowali o tych działaniach, jakie zamierzamy zrobić, czyli na przykład z naszej rozmowy sporządzę notatkę, także powiem o niej pani psycholog, pani dyrektor, pan swojemu wychowawcy, porozmawiam z swoimi rodzicami. Ustalę kiedy, jak możesz spotkać się z psychologiem i powiem ci o jutro. Tak? Na Zoomie się można spotkać z psychologiem szkolnym, na Skype'ie przez telefon można porozmawiać, możecie to zrobić i jakby to zakomunikować dziecku. I to jeszcze ostatnia rzecz, która jest bardzo ważna, żeby jasno zaznaczać obszar decyzji dziecka. Rozmowę z psychologiem możesz odbyć sam, a możemy zrobić to razem. Jeżeli to by było dla ciebie łatwiejsze, to możemy się we trójkę połączyć. Ja na przykład powiem to, co obserwowałam, opowiem o tej naszej dzisiejszej rozmowie, a możemy zrobić, że ty sam tam porozmawiasz, co wolisz. Zobaczcie, to nie jest tak, że my dajemy dziecku wybór.
możesz odbyć tą rozmowę albo nie możesz. Tu mówimy, rozmowa jest do odbycia, możesz ją odbyć tak albo tak. Do szpitala możesz pojechać z mamą, a możemy też wezwać pogotowie do twojego domu. Co wybierasz? Nie możesz się zgodzić na to, że tak, to jest opcja, ja powiedziałam i teraz proszę mnie zostawić. Nigdy nie obiecujcie dzieciom, że to, co mówią, zostanie między wami. To, co mówią, zostanie między wami pod warunkiem, że nie będą w bezpośrednim zagrożeniu. I wtedy, no, trud, jeżeli tylko się, że tak powiem, nie wkopiecie tymi słowami, że na pewno o tym nie powiem, no to wtedy dziecko nie może powiedzieć, ale pani mnie teraz okłamuje i nic pani mi powiedział, że będzie inaczej. A tutaj taki ostatni slajd. Ta ściana jest nieadekwatna. Chciałam wam powiedzieć, że to, że wykonacie pierwszą rozmowę z dzieckiem na temat tego, jak ono się czuje, że pokażecie swoją otwartość, że tą akceptację uczuć, to uprawomocnienie uczuć, że pokażecie, że to, co się z nimi dzieje, jest adekwatne do tego, o czym nam mówią i że warto by było, żeby nie byli z tym sami, to naprawdę potrafi uczynić cuda, ale te cuda, które robimy rozmowami, to są bardzo małe zmiany. Nie wymagajcie od siebie, żeby na 100% w jednej rozmowie sprawić, że dziecko będzie miało myśli rezygnacyjnych czy depresyjnych. To są najczęściej sytuacje budowania przez dłuższy czas tego obniżonego nastroju, samotności, braku wsparcia ze strony otoczenia, takiego zamykania się dziecka na to, jaki świat go otacza, a czasem w tym świecie jest rzeczywiście więcej negatywnych czynników, więcej stresorów niż tego, z czego dzieci mogą korzystać. Jedna rozmowa, którą wy pierwszą przeprowadzicie, może być tym małym cudem w życiu dziecka, tym pierwszym krokiem. To też warto dzieciom podkreślać, że to, co możecie zrobić, to z nimi to ten pierwszy krok na drodze do szukania rozwiązania i że cieszycie się, że wam zaufali. I naprawdę na tu i teraz najważniejsze jest to, żeby dziecko poczuło się zaakceptowane, wsparte, poinformowane, żeby wiedziało, że się troszczycie i że go nie zostawicie, co nie znaczy, że zrobicie mu terapię, diagnozę i tak dalej, przepiszecie leki. Jakby jasne, wasze kompetencje są, żeby rozpoznać i zachęcić do dalszego kontaktu, do szukania pomocy. Też jasno ukazać, że dziecko nie może zostać samo. Z mojej strony dziękuję. Przepraszam, że mówiłam tak szybko, ale mam dużo i dużo miałam na prezentacji i nie chciałam was przedłużać wam po prostu na tego naszego spotkania. Jest pytanie, jak rozmawiać z rodzicem, jak zasygnalizować problem, trzeba nieść z dzieckiem pomoc. Bywają rodzice, którzy twierdzą, że nauczyciel wybrzmia problem, przesadza. Warto jest też się odwołać do tego, co my zaobserwowaliśmy, do tego, co nam już też powiedziało dziecko. Warto też przed rozmową z dzieckiem, z rodzicem zapytać właśnie, czy rodzice zauważają, jak rodzice reagują, czy mówił na przykład kiedyś rodzicowi, bo może być tak, że dziecko nam powie, nie, ja robię wszystko, żeby ukryć to przed rodzicami. I wtedy warto powiedzieć, że babcia powiedziała mi, że robi wszystko, żeby to ukryć przed państwem, bo nie chce państwu dokładać problemów. I ja rozumiem, że teraz to, co ja powiem na temat tego, co zaobserwowałam, będzie dla państwa szokujące, czy że państwo pomyślą, że to niemożliwe i że to nie jest o waszym dziecku. Natomiast wiem, że wasze dziecko naprawdę zrobiło wszystko, żebyście tego nie zauważyli. Jeżeli Basia nam powie, że rodzice bagatelizują, no to możemy powiedzieć, wyobrażam sobie, że Basia mi powiedziała, że już mówiła kilka razy, ale nie uzyskała państwa pomocy i wyobrażam sobie, że mogą państwo sobie nie zdawać sprawy z tego, jak często dzieci mają zaburzenia nastroju. 1 na 3 ma zaburzenie nastroju i nie jest to związane z tym, czy mają wszystko zapewnione, czy mają kochających rodziców, tylko jest to związane z tym, że nie mają jakichś umiejętności albo z tym właśnie jak funkcjonują ze względu na jakieś swoje cechy charakteru. I bardzo jest ważne dla dziecka to, żeby państwo byli też wsparciem dla dziecka, czyli robimy rodzicom taką trochę psychoedukację też na temat tego, jaką oni mają rolę. Tak jak wam pokazywałam, to jest choroba, która atakuje cały system i cały system musimy to trochę leczyć, ale też jeżeli chodzi o rodziców, oni muszą być wsparciem i oparciem dla dziecka. Oczywiście, jeżeli rodzic mimo takich bardzo wyeskalowanych objawów depresyjnych u dziecka będzie dalej mówił, że to nieprawda, jeszcze zakaz kontaktu z dzieckiem, na przykład pedagogowi czy psychologowi szkolnemu, no to wtedy uruchamiamy procedurę
Po prostu sądową powiadamiamy sąd rodzinny, prośbę o ogląd sytuacji dziecka, możemy poprosić naszego dyrektora, żeby umożliwił nam dalsze prowadzenie oddziaływań takich dla dziecka pomocowych, jeżeli rodzic nam tego będzie jakoś, nie wiem, na piśmie zakazywał, natomiast co do zasady zniechęca, aby to podpowiadać, natomiast sam fakt, że rodzic zapisał dziecko do naszej szkoły, to podpisał też regulamin naszej szkoły i tam jest napisane, że możemy świadczyć pomoc taką wsparciową, nie terapeutyczną oczywiście na terenie szkoły. To tyle. Jakie ma Pani pomysł na zdalne wsparcie uczennicy z depresją? Na pewno miałabym pomysł na to, żeby wspierać, a nie prowadzić psychoterapii. Można pytać uczennicę codziennie o to, jak się czuje, jak jej minął dzień, czy jest coś, czego potrzebuje, czy ma jakieś nowe strategie czy sposoby na radzenie sobie z takim codziennym napięciem, no bo nie oszukuję. Zdecydujmy się, że tak samo my, jak i dzieci, odebrano nam możliwość wyjścia na spacer, do lasu, pobiegania, spotkania ze znajomymi i warto jest razem z uczennicą poszukać takich na tu i teraz domowych sposobów na rozładowanie napięcia, odreagowanie. No, też oczywiście byłabym za tym, żeby zapytać uczennicę i też porozmawiać może z jej rodzicami, jeżeli tutaj jest diagnoza depresji, to czy kontynuowane jest oddziaływanie o charakterze farmakoterapeutycznym, czyli czy przyjmuje dalej leki, albo czy miała na przykład konsultację taką online z psychiatrą, czy telefoniczną nawet. To się dzieje i nawet ja dzisiaj jestem w domu rodzinnym, moja mama właśnie miała z reumatologiem taką konsultację, zadzwonił sam, bo miała wizytę wyznaczoną, to zadzwonił się zapytać, jak się ma, więc wyobrażam sobie, że psychiatra też dokładnie tak samo funkcjonuje. Wiem, że wielu terapeutów prowadzi takie podtrzymanie terapeutyczne w tych dniach, w których odbywały się normalnie spotkania i tutaj też bym zachęcała do tego, żeby upewnić się, czy uczennica ma taką możliwość, może podpowiedzieć to rodzicom. Teraz też powstaje wiele takich inicjatyw pomocowych, wsparciowych na to i teraz, jeżeli pani Iza nie czuje na siłach, to można przekierować na przykład do telefonu zaufania, są psychoterapeuci psychodynamiczni i psychoanalityczni, już otworzyli się na takie bezpłatne konsultacje, są psychologowie dla społeczeństwa, w ogóle jeżeli państwa interesuje, gdzie można z takiej pomocy zdalnej korzystać, to ja zrobiłam na mojej stronie internetowej na porozmawiajmy.edu.pl w dziale czytelnia taki spis i go aktualizuję. Nawet dzisiaj aktualizowałam dostępnych takich ofert pomocowych i tam też można odesłać uczennicę, żeby ona no jakoś miała to podtrzymanie do psychoterapii. Moje zdanie jest takie, że przez telefon się nie świadczy oddziaływania w charakterze psychoterapeutycznym, tylko takie podtrzymujące, że może psychoterapeuta być w kontakcie, natomiast to nie jest jakby nasze kolejne spotkanie, tak jak się spotkaliśmy ostatnio przed pandemią, tylko teraz to jest takie podtrzymywanie po prostu tego kontaktu i podtrzymywanie nastroju u klienta, czy reagowanie na ten nastrój, a nie wykonywanie tej pracy psychoterapeutycznej. To tyle. Jeżeli jest następne pytanie, to... bardzo trudne jest w mniejszych miastach dostęp do psychoterapeutów, terminy oczekiwania, to co można zrobić w szkole, gdy rodziców nie stać na psychoterapię. Przede wszystkim Pani Basiu, trzeba ustalić ze swoim dyrektorem, czy daje Wam na to przestrzeń, żebyście prowadzili oddziaływania takie o charakterze psychoterapeutycznym, no i najlepiej też mieć tą możliwość i umiejętności do prowadzenia tych oddziaływań. Tak jak mówię, na tu i teraz można korzystać z tych psychoterapeutów przez telefon, którzy będą jakoś wspierali na tyle, na ile to jest możliwe. No, w szkole możemy jak najbardziej chociażby dziecko odholować do tej wizyty na NFZ, która będzie za jakieś tam pół roku. Ja często się mierzę z tym, że ktoś mówi, że to długo trzeba będzie czekać, ale ja też mówię, że jeżeli już będziemy teraz, nie wiem, kolejne 2 tygodnie czekali i budowali tą gotowość, żeby gdzieś tam zadzwonić, to będziemy kolejne 2 tygodnie niestety w lece. Powstają te centra zdrowia psychicznego, coraz więcej ich jest w Polsce. Zachęcam do tego, żeby szukać na swoich mapach. Wiem, że jest w Bieliczce, wiem, że jest w Koszalinie,
Jest jedno w Warszawie na Bielanach i oczywiście w Warszawie jest wszystko, ale są no właśnie w takich mniejszych miejscowościach, będzie w Piasecznie. Zachęcam do tego, żeby patrzeć, czy przypadkiem nie powstało takie centrum zdrowia psychicznego, to jest cały czas ten pilotaż, ale wiem, że się pojawiają. Już następne pytanie mogę dostać. Nie wiem, czy jest. W ogóle tak, czy jest test dla dzieci i młodzieży podobny do skali depresji Becka? Są takie narzędzia, które są dla dzieci i nastolatków, albo są, mają wersję adaptowaną dla dzieci i nastolatków, natomiast żeby z nich korzystać, to zachęcam do skończenia psychologii klinicznej. Ja nie skończyłam, więc nie powiem Państwu, jakie są to testy, tylko klinicyści powinni ich tak na dobrą sprawę, no ewentualnie psychoterapeuci używać. Są testy, którymi możemy się oczywiście posługiwać, w internecie można znaleźć opracowania na ten temat. I w psychiatrii, i w suicydologii są podawane te testy. Natomiast pamiętajmy, że no, testy są co do zasady nie powinny być dostępne tak dla każdego. Ja wiem, że test taka można znaleźć w internecie, ale też wiem, że wiele dzieci go robi i wiem, jak opłakane w skutkach jest to, że dziecko robi sobie taką autodiagnozę depresji, bo wiedząc o depresji niestety niewiele myśli, że to już na całe życie, albo że za chwilę to właśnie, nie wiem, pojawią się na przykład objawy psychotyczne, wcale nie muszą się pojawiać w depresji objawy psychotyczne, zresztą się nie pojawiają jako takie, pojawiają się wraz z innymi zaburzeniami, które towarzyszą też depresji, a nie wprost w samej depresji, więc jakoś bardzo bym zniechęcała się dzieci do tego, żeby one sobie robiły takie testy, czy żeby osoba nie wiem, wykwalifikowana robiła takie testy, a psycholog mają dostęp do laboratorium testów i mogą je kupować. Tak, jakby są dlatego te reglamentowe, że nie każdy mógł z nich korzystać. To tak, jeżeli mogłam się podzielić. Natomiast te rzeczy, które ja mówiłam o tych właśnie objawach, które się pojawiają, to jak najbardziej można z nich korzystać, no ale to nie jest żaden test. Jak różni depresja od uzależnienia na przykład od internetu? Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od internetu, jest nadużywanie internetu jako takie. Już taki odwrót mamy jako osoby, które się zajmują dziećmi, młodzieżą i też osobami dorosłymi, więc to mówimy o nadużywaniu. Myślę sobie, że zawsze warto sobie zadać to pytanie właśnie, w jakim nastroju jest też dziecko i przed czym ono na dobrą sprawę ucieka. Czy ono ucieka przed jakimiś swoimi problemami w internet i nie potrafi sobie poradzić z zachowaniem behawioralnym, czy ono bezrefleksyjnie przegląda jakieś treści w internecie, natomiast nie jest w stanie nie wiem, jakoś się zaangażować też w tą czynność, na przykład, że bardziej w depresji mówimy o tym, że ktoś czyta albo ogląda, tak, czy scrolluje tak na komóreczce, a nie, że gra w sieci z kolegami całe noc. To tak na pierwszy rzut oka bym tak to się starała jakoś rozróżniać, natomiast też bez względu na to, czy to jest depresja, czy to jest uzależnienie, czyli dziecko ucieka od czegoś innego niż od myśli rezygnacyjnych czy depresji, to jest dalej do diagnozy i do pomocy, bo no, nie jest rozwiązaniem zabranie dziecku dostępu do internetu czy do komputera, niestety to jest to najczęstsze rozwiązanie rodziców, którzy najpierw nie reagują przez długi czas na to, że dziecko się od komputera nie wstaje i przestaje chodzić na przykład do szkoły, wpadają na ten pomysł, żeby odłączyć internet albo zabrać komputer, no i reakcją dziecka jest wtedy wyrzucenie czegoś przez okno, albo wybicie okna, albo trzaskanie i wrzeszczenie, czyli też na tym poziomie jesteśmy w stanie zauważyć, że nie jest to prawdopodobnie związane z depresją, bo dziecko, które no właśnie jest depresyjne, ono raczej ma niewiele siły na to, żeby się jakoś mocno awanturować, raczej pewnie wpadłoby w płacz, czy by krzyczało, że nienawidzi, a na przykład nie wiem na ile
często wybijało na przykład okno, czy wyrzucało właśnie coś przez to okno razem z szybą. Natomiast, no, tak jak mówię, zawsze jest to ucieczka przed czymś i warto obiema się zająć sprawami też w kontekście psychoedukacji rodziców, no bo uzależnienie behawioralne ma to do siebie, że trzeba je czymś jakoś zastąpić, a no, tak jakbyśmy sobie wyobrazili osobę uzależnioną od alkoholu, to nie jest sztuką zabrać sobie alkohol, natomiast no, znaczy może czasem jest, ale w każdym razie zabrać alkohol możemy, nie sprawia, że no, to uzależnienie tam dalej nie istnieje, tak, że ono istnieje. To następne pytanie, jeżeli jest. Co zrobić, gdy nastolatek nie chce brać udziału w terapii? Jeżeli nastolatek nie chce brać udziału w terapii, to znaczy, że jest w oporze i wtedy omawiamy źródła oporu. Pytamy się i pracujemy na tym z nastolatkiem, co takiego sprawia, że on nie chce wziąć udziału w terapii, czy jest coś, że on się czegoś boi, czy ma jakieś myślenie stereotypowe, że na przykład terapia to jest dla wariatów, czy na przykład nie rozumie, na czym to będzie polegało, czy boi się tego, że zostanie jakoś negatywnie odebrane. Omawiamy po prostu źródła tego oporu, nie wchodzimy w przeciwopór, czyli nie podajemy argumentu, czyli nie mówimy, ale przecież w twojej sytuacji jest to niezbędne, ale nie upieraj się, tak? Znaczy danie jakby argumentów, argumentacja do obiektywnej sytuacji klienta rodzi jego frustrację, złość i buduje jeszcze bardziej ten opór, tak? Nazywa się to przeciwoporem, no na opór reagujemy szacunkiem i omawiamy oporu, tak? Znaczy szanujemy to, co wywołało ten opór, czyli najczęściej lęk, bo naszym życiu no po prostu steruje tylko i wyłącznie lęk i on się będzie oporem w tej sytuacji objawiał. Następne pytanie. Nie wiem, czy jeszcze jest jakieś pytanie, bo u mnie jest cały czas to samo. Nie ma pytania, przynajmniej u mnie się nie wyświetla, więc korzystam z okazji i chciałabym też jakoś mocno bardzo zaapelować, żeby Państwo o siebie też dbali w tym trudnym czasie, bo on jest trudny nie tylko dla dzieci i dla nastolatków, ale on jest trudny też dla nas, profesjonalistów, pomagaczy, którzy też często mamy swoje rodziny i też musimy o siebie zadbać, nie wymagajmy od siebie pracy na 100% z przed pandemii, bo teraz mamy nową rzeczywistość i to jest taka rzeczywistość, która, w której mamy nowe 100% dla siebie i też czasem rodziców dzieci trzeba stonować, rodziców dzieci, z którymi my pracujemy, że nie da się na przykład podstawy programowej na 100% teraz zrealizować, bo podstawa programowa jest na inne czasy, a nie na czasy takie, jakie mamy i nie do nauczania zdalnego. To bardzo bym tak zaapelowała, żeby się Państwo o siebie też troszczyli. Proszę podać, gdzie szukać numerów telefonów do telefonu zaufania dla rodzica i dziecka z depresją. To jeszcze raz powtórzę, że można wejść na stronę porozmawiajmy.edu.pl i tam w dziale czytelnia jest taki artykuł, który się nazywa Pomoc bez wychodzenia z domu. Tam jest mało artykułów, więc od razu Państwo go znajdą i tam jest lista dostępnych w tej chwili telefonów pomocowych, zaufania takich, które działały przed pandemią i takich, które są tworzone teraz w ramach już tego kryzysu epidemicznego, a także takich różnych inicjatyw, jak właśnie na przykład to, że psychoterapeuci udostępnili swoje telefony i świadczą bezpłatną pomoc, no taką właśnie o charakterze wsparciowym. Też jeszcze raz to chciałam podkreślić, że bez względu na to, czy mamy pandemię, czy nie, to przez telefon nie prowadzimy oddziaływania o charakterze psychoterapeutycznym związanych z depresją, czy jakichkolwiek innych. I bardzo bym zachęcała do tego, żeby teraz skorzystać, natomiast nie oczekując, że będzie to psychoterapia, tylko że to będzie na przykład taki jakby początek tej terapii. Rozpoznanie, jaki jest problem, pokazanie, po co to jest, po co jest rozmawianie, żeby dziecko, nastolatek albo rodzic nie jest tak, że to doluje do tego czasu, że będzie mogli chodzić po prostu twarzą
twarz na psychoterapię. Więc taki spis, no, ja go stworzyłam, bo sama nie mogłam znaleźć, a często słyszę to pytanie, więc stworzyłam i jest na tej stronie porozmawiajmy.edu.pl. Można też wpisywać po prostu w Google telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Działa pod numerem 116-111, ten telefon, w którym ja pracowałam przez lata. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci pod numerem 800-100-100, który nie jest czynny całodobowo, tylko od poniedziałku do piątku od 12 do 15. Całodobowo działa linia dzieciom, z której mogą korzystać dzieci, nastolatki, ale też ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele. I to jest numer 800-080-222. Mnóstwo telefonów też dla osób dorosłych jest dostępnych, więc zachęcam do korzystania i dla szukania dla siebie też pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach. Co zrobić, aby inni uczniowie nie zaczęli inaczej traktować zdiagnozowanego ucznia? Wiadomo, pogadanka o depresji od razu wyda stan ucznia, a tego nie chcemy. No właśnie, wydaje mi się, że jednak chcemy, że warto jest powiedzieć, zagrać trochę w otwarte karty i powiedzieć, że, no, że jest u nas uczeń z depresją, zresztą pewnie kilku jest i można to powiedzieć. Można się do tego odnieść, można zrobić taką, że tak powiem, pogadankę wcześniej, tylko akurat nie robiłabym pogadanki, tylko przeprowadziłabym zajęcia edukacyjne i na przykład takie zajęcia, które jakoś jasno pokazują, z czym boryka się osoba chora na depresję, co jest pomocne, a czego nie powinniśmy jej mówić z kontekstu takiej pozycji kolegi, koleżanki z klasy, czy osoby tam, równolatka, osoby, którą znamy, jest nastoletnia depresja, znajdą ją Państwo na stronie forumprzeciwdepresji.pl, tam jest takie górne menu i w tym górnym menu jest taka zakładeczka nastoletnia depresja, tam można znaleźć ten taki scenariusz lekcji, razem też z oprzyrządowaniem, jest taka broszura dla profesjonalisty, jest broszura dla rodzica, żeby też na przykład dać rodzicowi dziecka, które boryka się z depresją, no i tak właśnie ten konspekt, jak przeprowadzić te zajęcia z dziećmi, jak wprowadzić ten temat, więc ja bym była za tym, żeby w ogóle prowadzić takie zajęcia, ale też jeżeli już jest uczeń, który ma zdiagnozowaną depresję, a coraz więcej jest takich uczniów, to żeby nie udawać, że to, nie wiem, tak po prostu wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić te zajęcia, tylko, że właśnie tak jest, że dziecko, tak jeden z uczniów naszej klasy ma zdiagnozowaną depresję, chcielibyśmy, żebyście więcej wiedzieli, co to za choroba, tak samo jak wiecie, są klasy integracyjne, albo na przykład uczeń jakiś wypadek i później wraca, no nie wiem, ma niepełnosprawność narządu ruchu, czyli jeździ na wózku inwalidzkim, no to robimy normalnie zajęcia i nie udajemy, że nie ma, że nie ma tego problemu wśród nas, tylko no, gramy w otwarte karty. Jak już jest ta diagnoza, to o niej mówimy. Oczywiście też warto z uczniem porozmawiać, ile liczą, by chciałby się do tego odwołać, czy nie, no i też z nim trochę o tym porozmawiać, żeby nie robić czegoś wbrew woli ucznia. U mnie się włączył, a czy farmakoterapia to jest, farmakoterapia, tak, to jest ostateczność, bo tak jak mówiłam, farmakoterapia jest, jeżeli mówimy o dzieciach i o nastolatkach, to ona jest dodatkiem do niezbędnych oddziaływań o charakterze psychoterapeutycznym i stosujemy ją tylko, jeżeli objawy są tak nasilone, że oni uniemożliwiają to codzienne funkcjonowanie i korzystanie z oddziaływania psychoterapeutycznego. Stosowanie samej farmakoterapii jest błędem w sztuce. Natomiast my mamy psychiatrów dzieci i młodzieży w Polsce mniej niż 400, w związku z czym niestety często te leki są przepisywane dzieciom i nastolatkom bez psychoterapii w ogóle, albo no, przy psychoterapii, kiedy nie są jeszcze na tyle potrzebne. No a to jak organizm będzie reagował na leki, no to jest bardzo, bardzo niestety różne. Natomiast no tak jak mówię, dopiero przy takim krańcowym nasileniu się objawów, przy wystąpieniu myśli samobójczych, przy wystąpieniu już takiej ostrej fazy depresji, kiedy rzeczywiście dziecko nie wychodzi nam z domu, leży cały czas w łóżku i, no i jest tak zmęczone, jakby nie wiem,
w kopalni pracowało, tak, a tak de facto fizycznie nic nie robi, natomiast to napięcie związane z depresją i ten stan przeżywania depresji sprawia, że jest ta ogromna męczność, że dziecko nie jest w stanie, znaczy jedyne co robi, to po prostu dochodzi do toalety z tą i z powrotem, nie myje się, nie robi sobie jedzenia, nie chce jeść też, bo jest to zbyt wyczerpujący dla niego proces, no to wtedy jak najbardziej farmakoterapia, natomiast na pewno nie, żeby zastąpić psychoterapię. I to mówię, oczywiście ja nie jestem psychiatrą, natomiast powtarzam to po moich kolegach i koleżankach psychiatrach, którzy jasno podkreślają, że samą farmakoterapią się u dzieci i nastolatków depresji nie leczy. Czy jeśli babcia miała mocną depresję, popełniała samobójstwo, wnuczka ma wahania nastroju, to w przyszłości może mieć depresję, czy to jest dziedziczona? Dziedziczymy podatność na zachorowanie na depresję, to jest fakt, to jest taka, możemy to dziedziczyć, ja nie pamiętam teraz jak to w kontekście dziadków jest, też w ogóle pytanie, czy rodzice też mieli depresję, albo jeden z rodziców, ten od strony babci, która odebrała sobie życie, czy był po prostu zdiagnozowany, no ale jakby pierwsze, to oczywiście ta genetyczna podatność jest najsilniejsza w pierwszym pokoleniu, w drugim oczywiście też występuje. No, więc jeżeli chodzi o depresję, to tak może być ta skłonność, ona może się aktywować, będziemy mieć wtedy te czynniki biologiczne bardziej aktywowane, natomiast samobójstwo jako takie nie jest dziedziczone, to nie jest skłonność rodzinna czy dziedziczna, natomiast jeżeli to samobójstwo jest tematem tabu, ten zamach samobójczy babci jest tematem tabu, nie została zrobiona psychoedukacja, zaoferowana terapia czy wsparcie interwencyjne dziecku, jeżeli już wtedy żyło, albo jego rodzicom, to może podnosić prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej przez dziecko, ponieważ samobójstwo w bliskiej rodzinie jest czynnikiem ryzyka dla podjęcia próby samobójczej przez daną osobę, więc, ale no, pod warunkiem, że nie ma tego wsparcia, bo to wtedy jest pokazywane jako taka strategia radzenia sobie z problemem, tak? Babcia miała problem, nie potrafiła sobie z nim poradzić, teraz ma już święty spokój, bo jej już z nami nie ma i to może się przerodzić jako taka determinacja do tego, że po prostu ktoś też podejmie próbę samobójczą. Natomiast jeżeli zaoferujemy pomoc taką potencyjną, tak zwaną, czyli po tej próbie samobójczej dla tego najbliższego otoczenia, no to wtedy obniżamy prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej też przez młodą osobę. Więc na pewno jest to taki temat do zajęcia się. Nie wiem, czy jest jeszcze jakieś pytanie? Tutaj również w czacie wpisałem link do blogu, więc wszyscy Państwo, którzy chcą sobie obejrzeć zarówno prezentację, jak i obejrzeć zapis webinarium, jak i wnioskować o zaświadczenie elektroniczne udziału w webinarium, zapraszam już jutro na blog, również wyżej na Facebooku wrzucimy link dokładnie do tego artykułu. No a tymczasem już bardzo, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję Pani Lucyno.
Ja również dziękuję i kto jeszcze nie dał lajka na Facebooku Centrum Edukacji Obywatelskiej, to bardzo zachęcam naprawdę i w podziękowaniu za to webinarium i w ogóle warto, więc wszystkiego dobrego. I jeszcze raz dziękuję, że Państwo wysłuchali, rzeczywiście się rozgadałam. Więc tak, dziękuję i kończymy nasze wydarzenie. Dziękuję bardzo.